zaczniemy tak krok po kroku, żebyście po prostu dobrze to panowały. Za moment jeszcze raz. Można się uśmiechnąć i pomachać. Za chwilę będzie zagrywka i elementy tej zagrywki. Zagrywka górna fortepianowa prawa oznacza tyle, że wykonuje ją z prawego pola zagrywek na prawe pole odbioru, jak najwyżej posyłając notkę do góry w taki sposób, żeby spadła na linię końcową, a najlepiej przecięcie linii środkowej i linii końcowej po drugiej stronie. To jest idealna zagrywka. Dobrze wykonana zagrywka nie jest zagrywką tego typu, spłaszczoną. Dobrze wykonana zagrywka powinna spadać pionowo w dół. W taki sposób. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tam będzie przeciwnik, który będzie chciał uderzyć tą lotkę, to pierw uderzy w koszyk, to jest miękkie, więc zamortyzuje uderzenie i jego siła uderzenia lotki będzie mniejsza, bo dopiero potem trafi w korek. Jeżeli lotka byłaby, tak jak pokazałem ostatnio, leciała torem spłaszczonym i trafiłby pierw w korek, twardą część, to uderzenie będzie silne. Jeżeli to będzie zbicie, mój przeciwnik może nie obronić. Dlatego też ta lotka musi być zagrana wysoko i powinna spadać pobliżej linii końcowej. To jest cel, do którego zdążymy. Wysokiej klasy zawodnicy trafiają 19 na 20 lotek w ten karton tandarzący. No to jest zautomatyzowany ruch. Tu się człowiek nie zastanawia, tylko po prostu wykonuje określony ruch i tam ta lotka leci. Zaczniemy od początku. Gdzie i jak należy się ustawić? Należy ustawić w odległości mniej więcej rakiety od linii krótkich zagrywek. Należy ustawić plecami do linii środkowej, ale nie wolno stopą stanąć na linii. Jeżeli stanę na linii, popełniam błąd zagrywek. Jeżeli stanę lewą, też jest błąd zagrywek. Stoję mniej więcej w rozstawie stóp tak szeroko, jak mam szerokie biodra. To jest dla mnie naturalna pozycja. Stopa wykroczna jest mniej więcej pod kątem 45 stopni. Noga zakroczna jest mniej więcej prostopadła do linii końcowej. Nie ustawiam się w taki sposób. Ani w taki, tylko dokładnie plecami do linii środkowej. Ta stopa ustawiona pod kątem około 45 stopni będzie mi służyła do pierwszego z ćwiczeń, które wykonamy, którym proszę zapamiętać, położycie sobie rakietę, ustawicie się plecami do siatki w takiej pozycji, położycie sobie rakietę wzdłuż osi stopy, weźmiecie lotkę, wrócimy, będzie tak. Pierw kładę rakietę. Ustawiam się przy rakiecie, kąt 45 stopni, kąt 90 stopni. Kładę tak rakietę. Jak trzymam lotkę? Nie trzymam lotki za krawędź koszyka, nie trzymam za korek. Trzymam mniej więcej tu, gdzie są te dwa paski. Mniej więcej między tymi dwoma paskami, obejmując opuszkami kciuka, palca wskazującego. Trzymam tą lotkę dosyć wysoko. Na pewno nie trzymam tak, tylko trzymam wysoko. Jeżeli otworzę palce, to jeżeli dobrze trzymam tą lotkę, to ta lotka powinna trafić mi w rakietę, w oś rakiety, bądź upaść tuż przy niej. Jeżeli trzymam lotkę tu, to na pewno zagrywka wyjdzie mi błędnie. Z natury ruchu wychodzi to,
że najlepiej jest zamknąć sobie oczy, poprzekładać lotkę, zautomatyzować sobie ustawienie położenia ręki i ta lotka powinna spaść albo trafiając w trzpień rakiety, albo upaść tuż obok. Tą rzecz sobie za chwilę poćwiczycie. Będziecie po wykonaniu tych czynności, ustawieniu się, położeniu rakiety, brali lotkę, podnosili rękę. Popatrzcie, mam lekko ugiętą w łokciu. Nie prostuję, jest lekko ugięta. Nie trzymam lotki, tylko wyciągam gdzieś tam wzdłuż stopy. Zamknę oczy. Po pewnym czasie będziecie sobie robiły takie numery, otwierali palce i lotka będzie spadała tam, gdzie trzeba. I przez najbliższe 5 minut potrenujemy sobie tą pozycję, to trzymanie. Każda z Was weźmie sobie lotkę i moment, żebyśmy daleko nie chodzili. Tu będzie jedna pozycja, druga pozycja będzie tu, no to też może być linia środkowa, trzecia pozycja będzie tu, to może być linia środkowa, czwarta, piąta i po drugiej stronie, tak? Proszę się wziąć rakietę, lotkę. Super! A teraz przełóż pod nogami. Tak. Zamknij oczy. Zamykasz oczy. Super. Wyżej, Gabrysiu, wyżej ręka. Ręka wysoko. Ręka, o tak. U ciebie bardzo ładnie. Ręka była dobrze i trafiłaś prawidłowo. Tak. Dobrze, super.